Drodzy widzowie, w tym odcinku z pełnym poświęceniem przygotowaliśmy materiał na temat gry Ghosts and Goblins, która od momentu powstania jest przeklinana za swój poziom trudności doprowadzania ludzi do szewskiej pasji. No i kosztowało nas to trochę zdrowia, przypomnienie sobie, z jaką cholerą mieliśmy do czynienia, więc zapraszamy na ten wyczerpujący odcinek. Kto chce zacząć, panowie? No to jest taka miłość moja prawdziwa. Kocham i nienawidzę zarazem, bo ja bardzo, bardzo, bardzo lubię Ghosts and Goblins. Za Ghosts and Goblins stoi Tokuro Fujiwara. To jest postać, przynajmniej powinna być wszystkim dosyć mocno znana. Gościu, który zaczynał w Konami w 1982 roku, po czym przeniósł się z Konami do Capcomu. Następnie przez X lat pracował, próbował swoich sił z własnym niezależnym studiem i znowu wrócił do Capcomu, ale no ma strasznie długą listę credits jako director, lead designer, producer w Capcomie z wielu, wielu słynnych tytułów. Może dla zaznaczenia, żeby nie być gołosłownym, na przykład w momencie, gdy był odpowiedzialny za pracę nad Ghosts and Goblins, równocześnie powstawała inna gra. Inny znany hicior. Wiecie jaki? Final, nie. To 85 nie, rok. Komando. Jak? Komando. Komando. No wiele fajnych gierek stworzył. Proste, Komando to prościutkie. Wiele świetnych gierek. Na przykład pamiętacie Pujan? Tak, Pujana kojarzę. Zajebista. To jest jego pierwsza gra, którą zrobił. Zanim poznał przemoc. Tak, znaczy wiecie co, nie, bo on tam wykorzystał stary patent o bajce o trzech świnkach, nie? Ale gierka jest przesympatyczna, przefajna. Jeszcze Rock and Rope, pamiętacie? Nie, tego druga nie, jego gra, Atari też świetna nie gra. Ghost and Goblins też nie było na Atari, więc... Ja te gry wszystkie gram z arcade'u. Ale wracając do Ghost and Goblins, zresztą on czasami podpisywał się pod grami King Arthur. To tak postać się nazywała. Główna postać Ghosts and Goblins. No i co? No mamy Ghosts and Goblins, czyli klasyczny run and gun, tak? Ciągle run and gun w tym wydaniu jest trochę innym, ale to jest run and gun. Mamy głównego bohatera księcia Artura, który próbuje pokonać hordę piekieł i uwolnić swoją ukochaną princes Prin. Jaki klasyk, nie? Ale nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby niepewna niespodzianka. Oczywiście. Japoński tytuł jest dosyć wymowny, chyba bardziej pasuje do całej przygody. Marcin, mówiłeś przed programem. Demon World Village, czyli po japońsku Maka Imura. Bez względu na to, jak akcentować, ale bardziej pasuje tytuł japoński. No i co? I no nasz protagonista? Dobrze mówię, protagonista. To jest. Czyli główny bohater, bo protagonista to jest nasz tak modnie teraz. Protagonista przemierza sześć bram chronionych przez potężne demony, aby dopaść głównego złego. I jeśli chodzi właśnie o całą nienawiść do tej gry, jeśli chodzi o Ghosts and Goblins, to właśnie ten główny zły doprowadzał mnie do szału i wierzcie mi, ja nie straciłem kupę pieniędzy na arcade'ach w tą grę i nigdy jej nie skończyłem. No właśnie, bo to z rodowód arcade'owy, nie? Czyli nigdy jej nie skończyłem na arcade'ach. Następnie przeżywała ta gra renesans u mnie straszny, kiedy dowiedziałem się o istnieniu Mame'a. Na Mame'ie też jej nie pokonałem, dopiero w momencie, gdy jakieś tam cheaty były, no nie mogłem tam ostatnio się rozdwaja i no bieda, nie? Nie znałem żadnego knifu, chociaż znałem mnóstwo ukrytych rzeczy, wiedziałem w którym momentach poskoczyć, żeby słoik spadł z dodatkową zbroją. Ale z wiekiem refleks spada. Co? Z wiekiem refleks opada trochę. No ale to wiesz, wtedy byłem jeszcze gnojkiem, także... A, myślałem, że mówisz, że teraz sobie dorwałeś Mame'a i... Nie takie knify znałem, nie? Do dziś pamiętam chyba najlepszy moment na Diabełka, ponieważ dla mnie clue grania w tą grę to posiadanie kopii albo szybszych mieczyków, takich nożyków.
To. Dla mnie to bo kopia, ale kopia to była to podstawowa broń. Kopia była podstawowa, ale największym przekleństwem były pochodnie. Dla mnie te takie ogarki rzucane, wiecie. Ale się były tarcze? Nie? Tak, i tarcze tak długo chodziłem przy ostatniej, jak jest ostatnia wieża, na samym początku, przed pierwszym smokiem, jak jest wieża, już do góry się idzie, ostatni etap, tak długo łaziłem tam, aż wyleciał któryś, przeważnie świnie tam latają, te takie, wiecie, aż wyleci któraś ze słoikiem i wypadną tarcze, bo tarcze dodatkowo blokowały tym, co pluł nasz boss. Więc cały czas szedłem z mieczykami, znaczy ja mówiłem to mieczyki, ale tak naprawdę chodzi o takie noże, sztyleciki, dagery, nie wiem co to jest. A potem taka była taktyka u nas na salonie opracowana, a potem się przechodziło na tarcze. Natomiast diabełki zawsze były, u nas nosiły ksywę diabełki. Pierwszy diabełek, który jest zaraz na początku, że tak powiem, przejściem na kładkę, taki czerwony, on tak zaczyna tańczyć. Do niego się nie strzela, bo w momencie, kiedy on zaczyna ten swój taniec się w niego strzelać, to on momentalnie podrywa się do góry. Tylko czekać, aż on zatańczy to swoje i ruszy na ciebie i wtedy klasycznie uderzając w gałkę do przodu 3 razy i naciskając guzik, można było osiągnąć tak zwany, to się fajnie w hack and slashach nazywa, attack speed, podnieść attack speed. Bo wtedy bardzo szybko leciało jeden za drugim i w ten sposób się kończyło takiego diabełka bardzo szybko. Tego typu knify, tam różne takie taktyki były na te bossy, wyciąganie takich bliźniaków przed drugimi drzwiami, nie wiem czy pamiętacie, takie 2 ogry. Takie, które były bossem w pierwszym etapie, generalnie pod koniec. Ale to później były bossami. Nie, pierwszy był taki diabełek. Mogłeś korzystać? No. Z mapy z Bajtka, ale mogłeś sobie pozaznaczać na mapie, gdzie jak trudniejsze mamy, to pewnie w Ghost and Goblins zaraz było na początku. Mapa w arkadowej wersji. To jest, wiesz co to po jest? Po każdym utracie życia pokazywała ci się mapa. Tak, pokazywały się kolejne etapy, tam od 1 do 6. Jak na Bajtka, to rewelacja. Ale to było fajnie narysowane, ciekawe przez kogo. No, co nie zmienia faktu, że gra naprawdę napsuła nam krwi, ale była strasznie miodna. Strasznie lubiłem grać, jak również w jej sequel, który powstał tam 3 lata później chyba, 85, a to był 87, poprawcie mnie. 88. 5. Ghost and Goblins. Ghost and Goblins czyli... był na arcade 85. Czyli Ghosts and Goals. Tak, Ghosts and Ghosts. To była kontynuacja, natomiast... No nie, no to ja się nagadałem, zatrzymajmy się na razie przy Ghost and Goblins. Ja się zgłaszam na drugą turę. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Jeśli mogę, oczywiście. Bardzo proszę. Ja zawsze przerywam, więc jestem przyzwyczajony, jak ktoś mi przerywa. Ale jak zaraz na którego się hejt wyleje, pewnie na mnie pewnie. Przepraszam, że przerywam. Pierwsza rzecz, którą chciałbym podkreślić, że ta gra nie wyszła na małe Atari. To chyba jest oczywiste. I ja się doczytałem w Bajtku, widziałem właśnie mapy i w ogóle, o Jezu, tutaj ratujesz księżniczkę i jak super, po prostu jest opisana fabuła jak książka, właśnie jak Police Quest. I pierwszy kontakt był na Atari ST. I to był mój ostatni kontakt praktycznie, chociaż dzisiaj przyznam, że spróbowałem też na emulatorze. Nie przeszedłem nigdy pierwszego etapu, czyli tego cmentarza. A właściwie zatrzymałem się na ostatnim bossie, który jest na końcu tego etapu. Ale to, co z ciekawostek, to chciałem dodać. Bo modne jest teraz Dark Souls, Demon Souls, to takie bardzo trudne gry dla wymagających graczy retro. To ta gra była najbardziej zjebaną, wkurwiającą, za przeproszeniem, masakrującą grą na świecie, bo wyobraźcie sobie, że jeżeli kończy się Dark Souls, jesteście na ostatnim etapie, przepraszam, ale spoilował, jesteście na ostatnim etapie Dark Souls i nagle pokonujecie ostatniego bossa i on wam mówi... To wszystko to był tylko sen i pułapka, nie wiem, szatana albo jakiegoś wielkiego demona. Jak chcesz wygrać grę, to musisz zacząć od początku. I trzeba było zacząć od początku ze zwiększonym poziomem trudności. Ale, więc całe szczęście, że nie dotarłem do tego etapu. Zastosowany w Ghost, został w Ghost and Goblins. W kontynuacji było to samo. Kontynuacji został dokładnie ten kniw zastosowany. Więc tym bardziej, jak chory umysł musiał to wymyśleć, bo to nawet ci, nie wiem, antagoniści z Jamesa Bonda by nie wymyślili czegoś takiego.
Katastrofa to była. To jest jedna rzecz, która mnie nie dotknęła, no bo ja w końcu nie przeszedłem nawet pierwszego etapu, ale z ciekawostek. Ale przepraszam cię, Hubert, bo ja teraz będę popełniał herezję dekady. Zwyczajnie nie mam czasu na Dark Souls. Tym bardziej na Ghost and Goblins. Nie skończyłem tej gry. Rysiek to pewnie bym powiedział, że jestem ten... Ja skończyłem poważny. Wszystkie właśnie ostatnio, więc skończyłem stąd wszystkie. Moja nerwowość. Jeżeli jest dokładnie taki motyw, że no właśnie na końcu dowiadujesz się i masz przejść jeszcze raz. Nie, właśnie dzięki miłościwości twórców Dark Souls nie ma takiej akcji, ale Capcom z Ghost and Goblins wymyślił właśnie taką akcję. I czy wyobrażasz sobie, że kończysz grę i już prawie tam witasz się z gąską i nagle się okazuje, że musisz przejść to jeszcze raz? No, czy to jest jakaś w ogóle, nie wiem, jakaś masakra, tak? Ja sobie nawet nie wiem, jak to skomentować. Nigdy nie doszedłem do tego etapu, ale widziałem jakieś różne long play'e i patrzę, Boże, jakim trzeba być po prostu zawziętym człowiekiem, żeby to przejść. Widziałem to, oczywiście quick run'a w 25 minut, jakiś tam rekord Guinnessa i gość normalnie bez mrugnięcia brwią. Nawet zbroi nie stracił. No, stracił, ale razem czy dwa. No ale to jest w ogóle jakiś horror, także kończysz tą grę. Hubert, to żeby to uściślić, to w drugiej części podobna sytuacja, mamy tym razem Lucifer, tamten nie wiem jak się nazywa. Pierwszy był Belzebub wyglądał jak... Tak, bo tam oni mieszali trochę Artura z diabłami tam. Tak, ale Lucifer wrócił po duszę, znowu oczywiście odbiło się rykoszetem od Plin i Artur znowu wyrusza. I na czym polega knif? W momencie przed wejściem do ostatniej bramy pojawia się tam puf, nie? I mówi, że nie możesz iść dalej, aby zmierzyć się z Lucyferem, bo i nie masz specjalnej broni. Musisz się po tą broń wrócić do pierwszej planszy, a tam objawi ci się ktoś tam. Czekaj, jak ona się nazywała? Ktoś tam się objawi. Ale nie było labiryntu, szedłem cały czas w prawo, proszę. Jakaś bogini się objawi, bogini się objawi i wtedy dostaniesz od niej tą broń, potężną broń i będziesz mógł wtedy przystąpić do walki z Lucyferem. No i co? Wyrzucało cię do początku gry i musiałeś tak długo łazić po tym cmentarzu znowuż, aż pojawi się skrzynka. Jak, że ją zbijesz i w tej skrzynki wtedy wyskakuje taka pani, ta właśnie bogini, i ta bogini ci daje takiego potężnego firebola, co to tam jest. I z tym firebolem musisz cisnąć aż do końca gry, już nie możesz broni zmienić ani nic, żeby właśnie pokonać tego Lucyfera. Więc to jest. A ile miałeś save'ów po drodze? Ile miałeś save'ów, przypomnij? Tyle, ile miałeś kasy w kieszeni na żetony. Nie, czekaj. To już umówmy się, że ja tego nie dokonałem, natomiast... Ja tego nie dokonałem, nie doszedłem do Lucyfera nigdy na salonie gier. Dopiero potem przy Molotorze, więc zaliczyłem delikatną irytację, natomiast jest to taki level uweseństwa bardzo wysoki, jeśli chodzi o graczy, którzy jeszcze w tym momencie wrzucają monety za to. Nie, to w ogóle przekracza ludzkie pojęcie. To jest coś takiego, że tego samego dnia dowiadujesz się, że wywalają cię z pracy i wychodzisz z tej pracy i patrzysz, nie ma samochodu, bo został odholowany za złe parkowanie. Nie wiem, czego to można powiedzieć. I żona cię zdradziła, wracasz do domu, a tu żona cię zdradziła ze swoją siostrą. A dzieci są w ogóle czarne, nie wiem, jakkolwiek. Znaczy, generalnie, grając w Ghosts and Goblins i kontynuację, miałeś wrażenie, że cały świat sprzeciwia się przeciwko tobie, ale ja dodam jeszcze taką, tutaj podniosę lekko ciśnienie, bo powiedzmy, że Ghosts and Goblins w skali od 1 do 10 to jest taka mocna 8, a jak ktoś zagrał w trzecią część na Super Nintendo, to po prostu ta gra zgarniała pełną pulę, to było Super Ghosts and Ghosts i to po prostu już totalna masakra, no bo mega ciężka, miałeś tam niby 18 żyć, które traciło się dosłownie 18 żyć. Tak, było, nawet Jet Set Willy miałeś chyba mniej. To było nie do przejścia, nie dało się tego zrobić, ale szkoda tej wersji, bo ona była taka bardzo ładna. A były wymieszane postaci z wszystkich z poprzednich części, znaczy... Monetyzacja serii. W żadnym spinie czy tam kontynuacji nikt nie przesadził w dwie strony, bo... jeszcze potem było kilka. Proszę pana, ale... było jeszcze Super Ghost and Ghost na Game Boya w 2002 roku. I kurwa, do tej gry po prostu brakuje skali. To święta matko boska, coś tam dzieje. To
tam giniesz dosłownie po 2 minutach od rozpoczęcia gry. A to na tego Wondersłona widziałeś? Widziałem, ale to chyba nie było aż tak trudne. To jest w czerni i bieli, nie? No ale no dobrze, ale to nie, na Advance'a było, tak, na Game Boy Advance. Tak, Game Boy Advance'a, przepraszam, tak. Znaczy, to była konwersja z Super Nintendo, jeszcze utrudniona. Nie wiem po co, nie wiem kto na to wpadł. Nie miałem przyjemności grać, natomiast w tą Nintendową wersję skończyłem ją z cheatami na emulatorze. I ostatnia moja przygoda z Ghosts and Goblins to jest Ultimate. O, już nie Ghosts and Goblins, czy Ultimate to już brzmi. I miałem oryginał na PSP. Tak, ja miałem inny oryginał, taką kopię bezpieczeństwa. I... Znaczy, tam ta gra była ładna, ale tak też dawała w dupę po jakimś czasie. Kojarzy... Tam już nie było opcja niby scrollowane 2D, ale z już z użyciem obiektów 3D, tak. Znaczy, tak. 2D w 3D, no bez sensu. Ale rozumiecie, o co chodzi. Idziesz ciągle w prawo. Wszystko dalej zostało zachowane, tylko że już sprite'y, czy obiekty, czy już tylko głębia się. Ale tak naprawdę wiele nie zostało zmienione. Nawet główny motyw muzyczny, który jest strasznie charakterystyczny dla Ghosts and Goblins, został ten sam. Potem jeszcze tam były jakieś spin-offy, ale ja już nie grałem. Ostatni raz... No. Tak? Tak, to chyba właśnie wie, że na iOS-a jeszcze wyszła wersja, ale to już nie miałem styczności. Ja nie mam iOS-a, więc a jest nie będę tu reklamował. Z tego co wiem, chyba jest. Przynajmniej jak demo... Tak, ale co jest? Ghost? Nie, czy chyba Ghost? To się nazywa, poczekaj, jak to się nazywa? Ghost? Nie, to jest Ghosts and Goblins Gold Knights. I masz nieskończoność śledzić. Co to jest? To jest, no, nie, to jest taki remake z 2010 roku to jest. Tak, popatrz pan. Powinienem zaczynać przed nagraniem zaglądać w App Store. X-porno. No. Ale już no, zareklamowałem ją. O wersjach powiedzieć, to tak się cofają. To jest Ghosts and Goblins Slot Machine? A może wycofali, było za trudne. Nikt nie chciał w to grać. No właśnie na... Goblins, tak jakby się tak cofnąć do tych lat, do którego? Do 87 roku, no to tak, mieliśmy wersję na Commodore, która była fajna, bo miała scrolling niezły, miała niezłą muzyczkę. I postać tak jak tego Artura, jak biegła po ekranie, to tak nóżki mu zasuwał, był taki dziwny efekt. Ale to też już było widać, że to jest nic tam z poziomu trudności nie spuścili. Dalej to był taki hardcore. Na spektrum były ładne sprite'y i paskudny. Nie, ale generalnie dobrze się ta gra. Tak. Wszystkie porty się dobrze prezentowały. Tak, no właśnie, bo nie na spektrum teraz grałem. Wczoraj sobie sprawdziłem i fajnie to nawet wyglądało. Nawet ta szybkość jest dobra, to, taka jest klucza. Oprócz tego, jak wejdziesz na jakieś tło... Niestety nie znalazłem. Bo na spektrum postać się totalnie zlewa i ciężko odróżnić, gdzie my jesteśmy w zadymie, a gdzie przeciwnicy, prawda? No, także automatycznie rozpoziom trudności. No, a... Ale jeszcze wracając do oprawy graficznej na arkadach. One były bardzo ładnie narysowane. To 85 rok, super to wyglądało. Bo dwójka to Ghost and Ghost to już był ten tytuł wydany na tą płytę CPS1 Capcomu. I to był drugi tytuł po Forgotten Worlds, który właśnie był taki usprawniony. Na CPS-ie był już. Tak, i to już fajnie, bo tam były już takie fajerwerki w grafice, w muzyce, to już troszkę lepiej wyglądało, ale kłody pod nogi dalej rzucała ta gra. Ale naprawdę ja uważam, że bardzo przyjemnie nadal wygląda. Po tylu latach, jak się odpali, ona nie odstrasza. To nie jest taki potworek, wiecie... gdzie bazuje się tylko na nostalgii. Ona naprawdę, moim zdaniem, bardzo przyjemnie wygląda. Nadal. Oczywiście, poza tym, że kończysz grę i nagle się okazuje, że wcale nie kończysz. Ale... Znaczy, tak nie jest w Ghosts and Goblins, tak jest w Ghosts and Ghosts. A nie, nie właśnie Ghosts and Goblins jest. Tak jest, w dwójce przecież tak samo masz, na końcu masz Nidę Belzebuba, czyli tą taką muchę przerośniętą. No, zależy od ciebie. I jak ją kiełbaskami. Tak, to wracasz do początku. W dwójce jest Lucyfer. Proszę? Lucyfer jest na końcu. Ale to za drugim razem. Tak. No. A w pierwszym idziesz normalnie do góry i przychodzisz, dostajesz klucz, jest koniec. A to ja. Ja nigdy nie przyszedłem pierwszego etapu, ale z okulty widziałem, że jest źle. Nie, jest koniec. W dwójce dopiero jest ten zabieg, że musisz się wrócić po tą broń. Słyszałem o jedynce, niech oceniam miliony graczy. Zobaczymy w komentarzach. Wiecie. Nie, ale powiem wam jedną rzecz. Ghost. Tej wersji się odetrzymał. Ja mam taką ostatni komentarz z mojej strony, jeśli o to chodzi.
Nie, bo ja ci dopiekę jeszcze, za chwilę usłyszysz. Mi? Tak. Mi? Mi? Tak? Mam specjalny, no specjalny pocisk na ciebie. Na mnie. To ja specjalny pocisk, bo pewnie o tym nie wiedziałeś. Więc ja w to pierwszy raz grałem na Atari ST. I na Atari ST jest podobno ta gra tak skonfigurowana, że jeżeli podłączysz poprzez interfejs MIDI syntetyzer, urządzenie typu jakoś tam Yamaha czy coś takiego do Atari ST, to gra będzie grała muzyczkę poprzez ten syntetyzer. I niestety nie sprawdziłem tego, bo jak się o tym dowiedziałem wczoraj czy przedwczoraj, to natychmiast zakupiłem kabel MIDI. I w momencie, kiedy zaczęliśmy nagrywać odcinek dzisiejszy, poprzedni, to dostałem informację, że już jest w paczkomacie do odebrania. Aha, słuchajcie, nie sprawdziłem, ale sprawdzę. Jak tylko, kurczę, skończymy, to pójdę do tego paczkomatu i sprawdzę. Znaczy, nie chcę w ten sposób mówić, że to jesteś nas jako zarzut, ale... człowiek też nie ma czasu śledzić, ale wychodzą też remake'i na stare kompy, jak na przykład zrobione przez Nostalgię i Commando Arcade i Ghosts and Goblins Arcade. W 2015 wyszedł na Commodora Ghosts and Goblins Arcade. Jest jeszcze ładniejszy. O, to trzeba będzie sprawdzić. Nie mieliście okazji, bo jest... Ale jest, jak zrobimy ten odcinek o współczesnych grach... Jest wiernie odwzorowana wersja arkadowa. Jest wiernie odwzorowana wersja arkadowa. Pomijam graficzne aspekty, więc żeby nie brać dosłownie słowa wiernie. Natomiast wszystkie motywy są tak jak w wersji arkadowej. Polecam. Ona wyszła razem z... w 2015, tak jak na E-Commando. Jest Nostalgia, przez Nostalgię wydana. Nawet na kartridżu została wydana. Więc polecam na CSDB do ściągnięcia legalnie. Tak, legalnie. Polecam. Warto zobaczyć sobie screeny, porównać pierwszą wersję i pierwszy port komodorowy i porównać sobie z tym portem komodorowym z 2015 aż roku. Aż zobaczę. No, ja również. Warto. Żeby się wkurzyć. A Hubert, ten pocisk, co mam na ciebie, to oczywiście porównanie wersji Atari ST i Amigi. Ty biedny atarowcu, chciałem powiedzieć, że na przyjaciółce gra wypadła lepiej. Nic nie słyszę, zresztą mi zrywa. A wiesz dlaczego? Bo mieliśmy bogatsze tła od atarowskiej. Na Atari było czarne tło, a na Amidze było... Właśnie były chmury, było widać, był jakieś zamki, naprawdę? Tło, las. Bo może ale wersja żeby... atarowska była trudniejsza i działa się w nocy. Ale Amiga nie miała tak łatwo, bo nie miała paralaksy, która była na automatach. Na automatach były trzy paralaksy były. Znaczy, tam, trzy warstwy, wiesz, leżę na łopatkach, co mogę powiedzieć. No ale właśnie, jak ktoś chciałby zagrać w taki idealny port w tamtym czasie, to musiał poczekać do 1994 roku, bo... To było 6 lat po premierze, pojawiła się praktycznie idealna wersja na taki japoński komputer Sharp X68000. Każdy może sobie tak, każdy sobie może sprawdzić, jak takie cudo wyglądało i to była aż taka wersja Arcade Perfect. No. I dla tych, co cierpliwie czekali, był wybór poziomu trudności Very Easy. Czyli ewentualnie dało się przejść grę, ewentualnie. No ale tak, ja też sprawdzałem, to wszystkie te wersje, które wyszły i na Mega Drive, i na Super Nintendo, i na Master System, wszystkie były tak kuresko trudne. Że ta gra była skazana. Boże, ile wy używacie wulgaryzmów w dzisiejszym odcinku? No bo ta gra jest wyjątkowa, właśnie się sobie pozwalamy. Tyle, noga. To aż więcej niż ja, normalnie. Pierwszy raz. Ale dzisiaj mamy dyspensę, bo jest wyjątkowo trudny tytuł i troszkę nerwów straciliśmy. Musimy się przygotować poważnie do odcinka, ograć. Poza tym następny odcinek będzie... Ja tak, pokażę jeszcze raz tą mapę do Bajtka, bo ja grałem na Spektrum i słuchajcie, jest idealnie odwzorowana. Każdy ten element, który tutaj jest, jest dokładnie w grze się znajduje. A dalej sprawdziłem na YouTubie, bo już nie doszedłem i też każda drabinka się zgadza. To tutaj Bajtek się bardzo postarał, ale wiecie co, nie ma screenu. Czyli przecież ja... się nie postarał, tylko przedrukował skądś. Ale właśnie Marcin, mi się wydaje, że to jest, tu jest napisane Zaradkiewicz 87, może goś cały, czyli nie Pegas. Czyli jest szansa, że to było narysowane własnoręcznie. Ale wiecie co, nie było screenu od gry, co się w Bajku nie często zdarzało i był... Może nie mieli gry. Narysowali mapy, tak? Ale mapa, wiesz... Historyka też różnie to bywało, nie? Tak, historyka totalnie wymyślona do gry, także... Nie. Ale jak jest coś oryginalnego? Znaczy, to jest gra firmy Elite, czyli no nie Capcomu, już to wiadomo, gra zręcznościowa, znakomita grafika. Księżniczka porwana przez smoka i uwieziona w katakumbach, tak.
w Katakunga. Tak. No to katakumby się i smoki nie zgadzają, chociaż smoki się tam pojawiają. No. Skąd wiesz, skąd wiesz? Gra podzielona aż na 3 strefy, tego więcej chyba było, nie? No na 6 chyba. Na 6 było. Ale kto by to sprawdzał w tamtym czasie? I nie, nie ma postać nazywa, tylko z ludzik. Ludzik. To zawsze były hopki albo ludziki, nie? Komputer, idziesz hopkiem Austra w prawo. Spectrum, Commodore, firma Elite. Na Atari nie było. Fajnie. Ale na następnej, a właśnie, a jeszcze jedno, na następnej stronie jest rubryka SOS i tutaj gość na Atari szuka właśnie Ghost and Goblins. No, to jest, jeżeli jesteś jeszcze z nami, to ja ci przyszlę kopię. Zostaw swoje namiary. Jest tam adres cały podany, skrzynka tylko kontaktowa. Okej, okay, już nie męczmy się więcej z Ghost and Goblins. Ja się dlaczego? Nie męczę, ale nie dlaczego, uważam. Słowem podsumowania, uważam, że ta gra w ogóle się nie zestarzała, nadal jak na platformówkę i run and gun, jest świetną gierką. Być może na dzień dzisiejszy darowałbym sobie porty, ale arkadową wersję na MAME polecam. Owszem. Polecam, polecam. Warto sprawdzić, o co takie halo było. Dobra. Polecam Zygmunt Heiser. Polecam się. Dobra. Na przyszły odcinek. Cześć, dziękuję bardzo i do zobaczenia. Cześć. Cześć.